A z nami gwiazda wieczoru, właściwie na koniec niedzielnego dnia trackerskiego Lone Star i koncert. A chcielibyśmy zapytać, tak, bo słyszeliśmy i widzieliśmy, jesteś cały czas związany z trackerskimi spotkaniami. Czy to ci od zawsze towarzyszy? Od samego początku. W ogóle kultura trackerska, podobnie jak kultura westernowa, kowbojska, to są dwie bardzo takie rdzenne amerykańskie subkultury, które równocześnie mają przełożenie na muzykę country, czyli na największą miłość mojego życia. I siłą rzeczy te ciężarówki zawsze mnie fascynowały jeszcze jako małego dzieciaka, zwłaszcza te amerykańskie. Potem, kiedy w Polsce zaczęło przybywać tych pięcioosiowych, 18-kołowych tracków, to poczułem się tożsamy z tym ruchem. Dlatego moja pierwsza taka naprawdę wyeksponowana medialnie piosenka pod tytułem Radio była piosenką trackerską jak najbardziej. I po dziś dzień wielu trackerów uważa ją jako swój taki nieoficjalny hymn, a w każdym razie jako historię swojego życia, bo to jest bardzo prawdziwa piosenka spożytkowująca prawdę życia trackerskiego. I siłą rzeczy, naturalnym biegiem rzeczy trafiłem na pierwsze w ogóle spotkania trackerskie i potem nie byłem na wszystkich, byłem na co którymś tam, ale byłem od samego początku, no i jestem teraz tutaj. I bardzo się z tego cieszę, bo czuję się częścią tej rodziny. No tak właśnie rozmawialiśmy z kierowcami, z wystawcami, którzy tutaj byli. Wszyscy praktycznie mówili o tym, że to pasja. Czy rozumiem, country to też pasja, to nie praca. To jest miłość całego życia. Ja się w tym zakochałem jako 7-latek i można było wtedy uznać za jakieś chłopięce zauroczenie, fascynację, ale potem wiele różnych innych miłości przychodziło, odchodziło, a ta pozostała i pozostaje w mocy. Jest nie tylko moją miłością, ale jest też sposobem życia, sposobem na życie. Cały czas na tym polu działam. I w związku z tym, no to jest, właściwie no trudno to wykorzenić. W którymś momencie to jest po prostu część mnie, część mojego życia. Już tak zostanie, no, czyli prawdziwi pasjonaci dzisiaj naprawdę z każdym, z kim rozmawiamy. To są zakręceni ludzie, którzy mają naprawdę swoją wizję na świat. A jak się podoba dzisiejsza impreza? Ja tutaj przybyłem stosunkowo późno. Ja w ogóle jestem od niedawna dopiero w Polsce po powrocie z Nashville. I w związku z tym mogłem dopiero dzisiaj przyjechać. Ale znam spotkania trackerskie od podszewki i cenię sobie, ja w ogóle cenię ludzi z pasją, jakąkolwiek pasją. To niekoniecznie musi być pasja, którą ja z nimi podzielam, ale jeśli jest pasjonat, to znaczy to jest pełny człowiek, bo człowiek bez pasji to dla mnie nie jest wartościowy. Ci ludzie to są tacy, no ja czasami siebie nazywam gitaroświrem, bo taki jestem, w pozytywnym znaczeniu świrem. Tu są tacy trakoświry, i właśnie ich za to cenię. Nawiasem mówiąc, na okładce mojej pierwszej w ogóle płyty narysowałem wręcz traka. To był taki 18-kołowy Kenworth, który rozbija jakiś parkan, a zamiast kontenera wiezie gigantycznych rozmiarów harmonijkę ustną, czyli tak jakby połączenie muzyki i kultury trackerskiej, bo uznałem, że taka właśnie okładka, właśnie z taką ciężarówką będzie jak najbardziej wyznacznikiem tego, co kocham i tego, co brzmi. I podsumowując, bardzo ciekawy człowiek na bardzo ciekawej imprezie. Już się nie możemy doczekać koncertu. Co dzisiaj usłyszymy? Jeszcze żeśmy nie ustalili ostatecznej listy, zwłaszcza, że gramy z perkusistą, który wrócił do nas po latach i który ze mną nagrywał tę pierwszą piosenkę radio 32 lata temu. Wtedy był bardzo młodym chłopcem, w tej chwili jest bardzo młodym człowiekiem w średnim wieku. I to będzie na pewno. Na pewno będzie piosenka napisana przez życie, a konkretnie niemalże podyktowana mi przez mojego przyjaciela trackera pod tytułem Długi Kurs. To jest bardzo smutna, ale bardzo prawdziwa historia, a uważam, że muzyka country nie powinna stronić również od prawdy, nawet jeśli ta prawda jest gorzka albo smutna. Zresztą to jest też piosenka, która kiedyś w plebiscycie trackerów została piosenką roku. 5 czy 4 lata temu, już nie pamiętam. Czyli na pewno wielkie serce i całe życie włożone w twórczość. Nie możemy się doczekać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Chętnie posłuchamy.